Witajcie moi drodzy, z tej strony Masej, kanał Zunzoid i program Tak Sobie Gram. Dzisiaj FTL, czyli Faster Than Light, od nazwy napędu nadświetlnego. Moi drodzy, co my tu mamy? Ostatnio wpadła właśnie w moje ręce ta gierka, w którą zawsze chciałem zagrać. No już ma troszkę lat, bo to generalnie jest chyba 2012 rok, więc prawie 3 lata ta gra już ma na koncie. Oczywiście indyk, więc możemy się tutaj spodziewać niesamowitej fabuły, zwrotów akcji, twistów fabularnych, niesamowitej grafiki i oszałamiającej mechaniki. Pierwszy mój kontakt z tą grą, tutaj sobie właśnie zmieniam jakieś tam... Klikam jakieś dziwne rzeczy, co one tutaj zmieniają. Jakieś takie podstawowe ustawienia. Dlaczego nowa gra? Dlatego, że moje ADHD zmusiło mnie do znalezienia czegoś kolejnego, jakiegoś nowego tytułu oprócz tych gier, które już gram. Dobra, moja Bigby. O, teraz dopiero widzę Bigby. Zupełnie jak Big Bad Wolves gry od Telltale Games, czyli o baśniach. No i tak jak mówię, no bardzo chciałem zagrać w FTL-a. Jako że lubię indyki, a ta gra zbiera dosyć fajne oceny. Poza tym dawno nie grałem w żadną grę w kosmosie, a no, kosmos to jest takie moje ciche marzenie, taka utopia od dzieciaka. Tutaj co my zapisujemy sobie, aha, powracam. No, taka wygodna funkcja, muszę wam powiedzieć. Doładujmy sobie energię do... oczywiście jestem po tutorialu, więc mniej więcej pewne rzeczy wiem. Postaram się nie udawać, że pierwszy raz w ogóle widzę grę na oczy. Tu teraz sobie oczywiście przeszedłem. Także jak będzie pan gotowy, kapitanie Spock, to niech pan wykona skok w nadprzestrzeń. No i kosmos to jest takie moje małe marzenie od samego dzieciaka. Bardzo. Zawsze chciałem polecieć w kosmos, zobaczyć nieograniczoną czerń galaktyki, przeżyć niesamowite przygody i tak dalej. Takie dziecięce marzenie, no. Niestety nie ma zbyt wielu dobrych filmów i zbyt wielu dobrych gier, które pozwalają na tym moim małym własnym podwórku realizować to marzenie, no bo w kosmos nigdy nie polecę, no niestety, no nie ma co się oszukiwać, niestety nie będzie z tego nic, ale są tytuły nadprzestrzeń, warp, gdzieś lecimy. Dobra. No to wam się rzeczywiście udało dobrze skoczyć. Gratuluję. Tak jest. W każdym bądź razie, no... Lubię na przykład Mass Effecta, trylogię. Ja wiem, że ludzie jadą po tej grze niesamowicie, że oprócz pierwszej części to reszta to jest lipna. Dobra, tarcze padły, lać ich w amunicję, co by nie mogli we mnie szczeloć. Nie, pali mi się zapasy tlenu, nie! Uciekajmy stąd, jak się przechodziło. Dobra, to teraz trzeba zrobić dekompresję. Szybko, zanim mi się spalą wszystkie zapasy tlenu. I lubię Mass Effecta dlatego, że jest bardzo fajnie pokazany ten kosmos. Ja wiem, że to gra akcji, mało ambitne kolejne części, byle efekt. W drona nie można strzelić. Nie można strzelić. Może jakoś można zlikwidować tego drona. Strzelmy w pilota. Ho! Nikt nie zaczyna z kapitanem Szpokiem i łysym gościem z Brazersów. No dobra. Tam pożar.
skończony. To dobrze, to pozamykajmy sobie przypadki, żeby nas nie wyssało. Nie, znowu wybuch słońca, nie, znowu pożar, nie. Dobra, zdaje się, że on mnie nie atakuje. Dobra, pożar skończony. Nie ma tam tlenu. No, w każdym razie, jak to się mówi... Ej, co jest? Czemu reszta pomieszczeń zaczyna się ten zamieniać? Może lepiej skoczmy sobie. Nie będziemy czekać, aż nam się kolejne rzeczy zapalą. Dobra, nie zaatakowano nas, więc wybornie. Ej, ale tak mam wrażenie, czy tu się robi różowo coraz bardziej. Dobra, kuba, zjebałem, bo zapomniałem, że w sumie nie zwróciłem uwagi, że to ten zbiornik tlenu jest rozpieprzony w drobny mrak. Naprawiać szybko misiaczki. Co jest? Ach. Naprawiać, bo się udusimy. O czym ty? A tak, ja generalnie wspominałem o Mass Effect'cie. Dobra, w ostatniej chwili ustabilizowany tlen, to teraz ty się kuruj. Ty napraw silnik. Generalnie no fajnie tam jest kosmos pokazany. Ja wiem, że to jest serial akcji, mało ambitny i tak dalej. Chudzie chodzi o rozwałkę i tylko o strzelanie do przeciwników, jeszcze więcej rozwałki i jeszcze bardziej epickie, spektakularne rzeczy, ale prawda jest taka, że nie, szczególnie jest alternatywa dla Mass Effecta. Nie ma, przynajmniej ja nie znam równie dobrze dobrej space opery. Więc no, chcąc nie chcąc, zostaje mi Mass Effect, w którym mogę jakby się pławić, bawić i cieszyć, że coś takiego jest i lubię sobie do tej serii co jakiś czas wracać. Z pewną nadzieją czekam na zapowiedzi czwartego Mass Effecta, który przynajmniej ja nie w tym momencie nie kojarzę, czy on ma być prequelem, sequelem. No wiem, że Shepard już ma nie brać udziału, ale podejrzewam, że jakieś tam postacie mogą się pojawić, no bo jednak ludzie polubili i przywiązali się do drużyny. Magmarze, gdzie by ciebie? Tam masz, pracuj przy shieldach. I przetestujemy sobie funkcję, super. No to chyba będzie trzeba jumpować. No, może mała eksplorka. Albo troszkę dalej, bo mam wrażenie, że tego wcześniej, tego czerwonego łuku nie było. I obawiam się, że ten łuk zrobi mi kuku, jak mnie dosięgnie. Dobra, sklepik. Generalnie... coś czuję, że mnie jeszcze nie będzie na nic stać. Generalnie FTL to gra bardzo podobna do Star Command na iTunesie. A właściwie na odwrót, bo jednak FTL był chyba wcześniej. No i jest siłą rzeczy bardziej rozbudowaną grą. Natomiast pamiętam, że strasznie się dobrze bawiłem. No graficznie Star Command wygląda lepiej, bo jest jednak rzut nie izometryczny z góry. Gdzie mamy tylko obszary na statku pozaznaczane, tylko tam powiedzmy mamy ten taki rzut pod kątem, nie? Natomiast jakby stylówka jest dalej ta sama, czyli mówimy cały czas o 8-bitowej grafice. No bardzo, bardzo fajnie widzę, że znowu skaczecie prosto w słońce. Przynajmniej jeśli skaczecie w słońce, to trzeba to robić w nocy, nie? Tak, jak z Kapitana Bomby tekst. No dobra, strzelają do mnie, ja czekam aż mi się załadowało. Dobra, to pierwszy strzał w shieldy. Musi iść w shieldy. A może w tlen? Nie, w shieldy. Później się uduszą.
Oho, już się boicie, haha. Pewnie, że was puszczę. Nop, nie, znowu słońce, nie. Dobrze, teraz pali się pokój, w którym nie ma nic. Fajny jest ten patent, że można zrobić dekompresję. Trzeba naprawiać poszczególne moduły. Dobre to jest, podoba mi się to. Dobra, zamykamy, skaczemy. Oddalamy się od zagrożenia. Obrońmy. Nie wiem, kim są rebele, ale stoimy na straży ludzkości w galaktyce, czy coś takiego. Zróbmy z tego space operę. Ciekawe, jak długo się będę bawił tą grą, bo no nie ukrywam, jest to... No nie jest to gra dzikiej akcji, mamy kilka rzeczy, które możemy robić i one są powtarzalne, nie? Za każdym razem. Więc myślę, że... 3, może 4 odcinki, jeśli coś mnie porwie i zmienimy grę. A ja sobie już do tego będę prywatnie powracał. Dobra. Nie ma! Ha, ha, ha. Także kosmos, moi drodzy. Kosmos to jest naprawdę coś, co mnie kręci, co mnie nęci w literaturze, w filmie, zwłaszcza w grach, kiedy możemy się w ogóle... Mamy tą imersję z postaciami, nie? Wchodzimy w ten świat tak w pełni, jak tylko się da. Okej, czyli teraz mamy teoretycznie 2 shield bariersy, więc... będzie lepiej. No i co wam, moi drodzy, mogę powiedzieć, no... Uwielbiam patrzeć na zdjęcia kosmosu, uwielbiam sobie przeglądać nowinki z tego, co się rzeczywiście w naszym współczesnym świecie dzieje. Lubię sobie snuć domysły czasami przy piwie ze znajomymi, co tam tak naprawdę jest. Czym jest UFO na przykład? Czy jest to... Teorii jest sporo, czy to rzeczywiście są obcy jako tacy, są przecież też teorie o... że to nie są jako takie spotki międzygalaktyczne, tylko tak naprawdę wehikuły czasu i to niekoniecznie obcy przylatują z przyszłości, tylko my, ziemianie. Nie, intruders on board! No, znaczy ktoś się wdarł. Jakaś burza. Okej, znaczy, że moje systemy leżą i kwiczą. Dobra. Nie, szybko, lać ich, piraci na pomoc. Jak on się dostaje na statek? Trzepać. Ty, czekajcie, bo ja widzę, że oni trzepią moich. Aha, dobra, nie można fokusować. No, to właściwie bym powiedział, że... Okej. Czyli, jakby powiedzieć, mały fuck up. Oczywiście gra mi się podoba. Jeszcze raz jedziemy. Easy nie zmieniamy, bo ciągle się uczy. No to lecimy, kapitanie Spock. W kosmos. Up, up and away! No dobra. Lecimy, zobaczmy, co nas tym razem czeka w naszej nowej podróży na wybawienie galaktyki. Także nie wiem, może jeśli dłużej potrwa seria z Faster Than Light, to poopowiadam wam o różnych rzeczach związanych z kosmosem, w kulturze. No znowu jakiś intruz, no co jest? Co jest? Nie chcę znowu zaczynać gry od początku. Jeszcze mnie tam leją. Nie.
Dobra, ale tego to chyba przejedziemy, tak mi się coś wydaje. Gorzej, że mi leją kabinę pilotów. Ale nie, jest to moje pierwsze zmartwienie. Dobra, ty się musisz uleczyć. Też się lecz. Dobra. Kabina pilotów zniszczona, ale ja wam pokażę. Dostanie się zaraz z rakiety, to... Ha, 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 szumaciarze. I usunę wam broń, nie będziecie we mnie strzelać. Ha, ha, ha. Ojoj, ktoś tu próbuje uciekać. Cizia, mizia. Jak wam zaraz walnę w silnik, to się nie pozbieracie. Tyle będzie z uciekania. Bye, bye. No także może właśnie wam poopowiadam coś o kosmosie, bo trochę się tam fascynuję. Nie jestem specjalistą, nie studiowałem astronomii, astrologii, kosmologii, innych rzeczy. Wiem tyle, co wyczytam we współcześnie kulturowej papce. O, błąd. Błąd. Błąd strategiczny, nie ten guzik. Dolan. Kaczor Dolan na pokładzie, no to mamy przesrane. Dobra. Co byśmy tu? Reaktor. To na pewno. Medyka. Dobra. Tak. I tak macie działać. I wszystko działa. I ślicznie. I... Ciom! To the other space. Jeszcze się łuk nie pojawił. Nie wiem, czy wtedy aż tak się obijałem, czy jeszcze nie. O, super. Znowu nas prowadziłeś, drogi panie, w pas asteroidów. Dobra. Shieldy! I w broń. Albo w silnik. O, w tlen. W sumie tak, to troszkę mnie wprowadzi dramaturgii. No nie. Nawet nie wiem, czy to oni mnie trafili, zaczęło się palić, czy to meteor. Ale ja wam to zaraz dam. Znaczy w jakiś, wiecie, to jest... Cały ten Helheim jest banalny. No to się nauciekaliście, chłopaki. Mechanizm banalny, te walki będą powtarzalne i w końcu one się znudzą, no taka jest prawda. Ale no, na razie bawią mnie nieziemsko, to muszę przyznać. Spoko, no ja się nie dziwię, że ta gra się może podobać. Skoczmy przez Nebulę, może to się tu nie złapie. No dobra. Skoro nas nie widzą, to la, chyba uciekniemy sobie. Palto licho z misją ratowania galaktyki. Na razie nikomu nic nie robią. To lecimy dalej przez Nebulę. Ej, czekaj, co się dzieje? Czemu moje systemy nie pozwalają mi odpalić moich laserów? Dlaczego? Czyżby jakiś system mi padł, że reaktor nie wydala tyle, ile powinien wydalać? Teraz pada pytanie, czy te dwa pomieszczenia są dla mnie niewidoczne z tego względu, że jest ta burza jakaś, czy coś tam. Milestorm kosmiczny, jak to w Warhammerze 40 tysięcy, ja nie widzę, co tam jest, czy tam nic nie ma, po prostu, bo nic nie ma, nie? Ale chyba nie ma, bo nic nie ma. Ale na wszelki wypadek strzelmy sobie. Bo why not? I jak się skończy walka? Jak nie zapomnę, to będę musiał ogarnąć... Będę musiał ogarnąć to, dlaczego mój reaktor nie ciągnie tyle, ile powinien ciągnąć.
Ale najpierw jest. Pojawili się. Warning, warning. Czerwona kula nadciąga. Warning, warning. Co wszyscy chcą mnie tak lać? Co ja im wszystkim zawiniłem, no? Już nie marzę tak bardzo o tym kosmosie, bo jest niebezpiecznie. Nie wiem. Nie wiem, o co chodziło. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jeszcze mi ten dron będzie wkurzył tutaj. Na razie widzę, że się jakoś nie może szczególnie przebić przez mój shield. I to bardzo dobrze, że się nie może przebić. To pożegnajcie się ze swoją. I ciach, ciach. Dobra. Chwilowo spokój. Czuję się prawie jak dowódca Star Treka, tak. Swoją drogą. Co myślicie o Star Treku, bo ten serial, czy właściwie seria seriali. O, a więc w to trzeba strzelać, żeby drony wyłączyć. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. W każdym bądź razie, co myślicie o Star Treku, jakby, no bo prawda jest taka, że ten serial się albo lubi, albo się go nienawidzi i to ja to też tam już tam dywersyfikuję pomiędzy poszczególnymi seriami, nie? Ale de facto, jeśli ktoś lubi Star Treka, to będzie lubił większość jakby cyklów. No i prawda jest taka, że ja osobiście, mimo że lubię kosmos, jakoś miałem wiele podejść do Star Treka, nieważne do którego, czy do filmówek, czy do seriali, i łącznie z tym nowym, który jest bardziej widowiskowy i bardziej przystępny, jednak nie jest to jakby Star Trek takim pewnym tego słowa znaczeniu. No i miałem wiele podejść, wiele prób i może nie nienawidzę, ale po prostu grzejemy ten serial tak naprawdę, bo niestety nie wciąga mnie, no nie wiem, nigdy jakoś nie byłem fanem, nie docierał do mnie, nie potrafiłem się w nim odnaleźć. No przykro mi z tego powodu, bo lubiłbym to oglądać, bo to też kosmos, ale z kolei paradoksalnie lubię oglądać Gwiezdne Wrota, które są durne jak nieszczęście, każdy odcinek jest taki sam i zrobiono oczywiście absolutnie nisko budżetowo, bo jak możemy to inaczej zrobić? Obce planety, żeby się nie narobić, więc w większości przypadków damy tam ludzi, którzy są ludźmi, tylko żyją w innych epokach historycznych, no. Geniusze zbrodni, nie? No ale jakoś na swój sposób mi się to bardzo, bardzo fajnie oglądało, chociaż lepszy jest film z Russellem niż serial z MacGyverem, ale też daje radę. Dobra, moi drodzy, to będziemy kończyć naszą przygodę dzisiaj z FTL-em i zobaczymy się następnym razem w naszej podróży w kosmos. Trzymajcie się, pa pa!